Oblicz masę tlenku żelaza 3, czyli tego będziemy szukali. Którego użyto w reakcji, jeżeli w wyniku przemiany otrzymano 300 kg, czyli tutaj tego okresowego. No i możemy z tych dwóch danych wyliczyć sobie liczbę moli tego powstającego naszego Fe, czyli podzielimy sobie te 300 kg. Zimę nie nosił grubego swetra, dzisiaj egzaminy z chemii, stechiometria. I to jest oczywiście kilo mola. Tak, czyli to jest 1000 razy więcej. W zasadzie to w każdym jednym naszym kilomolu mieści się 1000 moli, także nie musimy tak robić. No to w takim razie spójrzmy sobie tutaj na tą reakcję. No to skoro tego tutaj mamy dwójeczkę, no i zresztą to z tą dwójeczką to może za chwilkę, to sobie jeszcze cofniemy. To jest ilość moli, która powstaje przy wydajności 80%. Ja sobie skopiujemy może tutaj. Równo tam jest 80? Równo. Czyli to powstaje przy wydajności 80%, tak? A my chcemy wiedzieć, żeby się odnieść tam do początku, żeby było wiadomo, ile trzeba było wziąć, to trzeba uwzględnić te dodatkowe 20%, które tutaj będzie no, nam po prostu ubywało. Czyli policzymy sobie jak dla 100% i policzymy sobie N1, załóżmy sobie, oznaczymy to, powiedzmy, że T literką, no i będziemy mieli N1T. No to jest w takim razie to. Czyli będziemy mieli tak, przez... To jest oczywiście tego kilomola Fe, przynajmniej tyle będzie trzeba wziąć tak naprawdę. Czyli tutaj spójrzmy sobie. Czyli tak, jeżeli tu mamy dwójkę, tu mamy jedynkę, prawda, no to już dla wydajności 100% możemy sobie tak po prostu przejść po reakcji, czyli liczba moli, powiedzmy, tego szukanego Fe będzie równa 2 razy mniej, prawda, no bo tu jest dwójka, tu jest jedynka, czyli 2 razy mniej, czyli 1/2 razy liczba moli 1 przy 100% wydajności, czyli to jest tam 1/2 razy 6,69625. Tutaj mamy ten przecinek, tak? To jest w kilomolach oczywiście tego naszego Fe2O3. Tyle by trzeba było wziąć w kilomolach i mamy obliczyć masę, czyli musimy sobie napisać jeszcze masę molową tego naszego Fe2O3, czyli mamy 112, no bo 2 razy 56. No i teraz z tych danych, które tutaj mamy, czyli z tej liczby kilomoli, możemy sobie tak zrobić, czyli z tych dwóch liczb policzymy sobie, jaka powinna być masa substancji tego naszego żelaza, czyli pomnożymy sobie tą ilość kilomoli, może przesunę się trochę, pomnożymy sobie tą ilość kilomoli, tą liczbę będziemy musieli sobie przemnożyć, tu mamy w kilomolach, razy nasze 160 gram na mol, czyli gram na mol, czyli kilograma tego naszego Fe2O3 należałoby wziąć. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że nic trudnego raczej. Jeżeli pomogłem, daj suba, poleć mnie znajomym, no i do następnego odcinka. Zimę nie nosił grubego swetra, dzisiaj egzaminy z chemii, stechiometria.